Dzień dobry, Kamila Szuba-Salwiak. Zapraszam na magazyn Ustecki. Jeszcze nieco ponad miesiąc Ustczanie mogą zgłaszać uwagi do uchwały reklamowej. W połowie września władze samorządowe planują zorganizować dyskusję online na jej temat. Uchwała została ponownie wyłożona do wglądu. Uchwała ustala zasady i warunki sytuowania na terenie Ustki obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Uwagi na temat dokumentu można zgłaszać do 8 października. 16 września odbędzie się natomiast debata w internecie na jej temat. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią, chcieliśmy dać mieszkańcom dodatkową możliwość zgłaszania uwag do projektu uchwały krajobrazowej. Jest to uchwała, która reguluje sytuowanie wszelkich tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, szyldów, także ogrodzeń i małej architektury. Także dla wielu z Państwa zapisy, które są w niej zaproponowane, będą bardzo ważne, bo wszyscy przedsiębiorcy, mieszkańcy będą mieli określony czas, aby się do stosowania zapisów tej uchwały do nich dostosować. Celem uchwały jest dążenie do ochrony i wzmocnienia unikatowych walorów uzdrowiskowych Ustki, szczególnie Starej Osady Rybackiej i Promenady Nadmorskiej. Dokument zakłada obowiązek dostosowania istniejących reklam i szyldów w wyznaczonym okresie, np. reklamy w rok, szyldy w 2 lata od momentu wejścia w życie uchwały. Utworzenie klas mistrzostwa sportowego w Ogólniaku to strzał w dziesiątkę. Pomysł na uratowanie Usteckiego Liceum Ogólnokształcącego sprawdził się znakomicie. Na konferencji prasowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce podsumowano działania mające na celu reaktywację klas ogólnokształcących w usteckiej placówce. Nabór do klas mistrzostwa sportowego okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Witam bardzo serdecznie utalentowanych chłopaków, którzy są uczniami klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Wydziału Mistrzostwa Sportowego. Witam 22 dziewczyny. Mam nadzieję, że za 2 lata będę mogła o nich powiedzieć to samo. Uczennice trzeciego z kolei oddziału Mistrzostwa Sportowego o specjalności piłka ręczna. Oddział Mistrzostwa Sportowego o specjalności piłka nożna został utworzony we współpracy z klubem MKS Jantar Ustka i realizuje program szkolenia sportowego opracowany przez Polski Związek Piłki Nożnej. Przypomnę tylko, że od 4 lat nie było naboru do oddziału właśnie liceum ogólnokształcącego. No i wszyscy szukaliśmy, pani dyrektor, kadra, organ prowadzący, czyli powiat słupski, szukaliśmy takiej formuły, żeby stworzyć to liceum, żeby to liceum odbudować. I dzisiaj należy stwierdzić, że pomysł, który się zrodził, został również fantastycznie zrealizowany. Plany szkoły są jednak znacznie większe. Dyrekcja placówki w najbliższych latach chce otworzyć klasę mistrzostwa sportowego dla dziewcząt o specjalności piłka ręczna. To było wyjątkowe wydarzenie. Odwiedzający Ustkę w miniony weekend, choć na chwilę mogli przenieść się w czasie, wprost do Belle Époque. Ustkę odwiedzili letnicy sprzed ponad wieku. Letnicy ubrani w stroje z epoki przyjechali pociągiem na ustecki dworzec. Przywitały ich dźwięki orkiestry dętej i wójt Ustki Fryderyk Lewin. W rolę dawnego włodarza wcielił się historyk i dziennikarz Marcin Barnowski. Witamy gości kąpielowych przybyłych do Ustki. Jakem wójt Fryderyk Lewin, jakem wójt Ustki, zaprawdę raduje się moje serce, że was tutaj teraz widzę. Tak jak przed wiekiem, na letników czekali gospodarze domów oraz bagażowi z wózkami. Jak opowiadał wójt, Ustka dla gości kąpielowych zmieniła się ze zwykłej osady rybackiej w kurort. Zmienia się charakter naszego miasta, oto przybywają do nas letnicy. Dla was, drodzy goście, pobudowaliśmy nowe domy. Już nie musicie się gnieździć w rybackich chatach. Nasze świnie mieszkają już gdzie indziej, nie trzymamy ich na głównych ulicach Ustki. Nasze ulice są czyste, codziennie zamiatane, codziennie sprzątane. Nie tak, jak było jeszcze w latach 30. pamiętnego XIX wieku. Kolorowy korowód postaci z epoki przemaszerował ulicami Ustki. Odwiedził główne arterie, ale także dawne zaułki. Letnicy musieli także dopełnić obowiązku meldunkowego. Tłumnie więc ruszyli do Bałtyckiego Centrum Kultury, gdzie zostali wpisani do księgi gości. W rolę postaci z przełomu XIX i XX wieku wcielili się Ustczanie. W wyjątkowym widowisku prym wiedli słuchacze Uniwersytetu III wieku. Nie lada atrakcja w Ustce. W Parku Usteckich Stoczniowców stanął elektroniczny totem.
Urządzenie wyświetla filmy. Przy usteckiej tężni stanął elektroniczny totem. Można na nim zobaczyć najnowszy film poświęcony uzdrowiskowym walorom Ustki. A już niebawem na ekranie będzie wyświetlana prezentacja multimedialna poświęcona historii uzdrowiska. Nowa atrakcja w Parku Usteckich Stoczniowców cieszy się sporym zainteresowaniem. Jest to element projektu, na który samorząd Ustki otrzymał dotację. Park Usteckich Stoczniowców jest jednym z ulubionych miejsc spacerowych. W jego sercu w tym roku stanęła tężnia. Choć działa zaledwie kilka miesięcy, zyskała ogromną popularność. Woda solankowa do tężni dostarczana jest z uzdrowiska Ustka. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie magazynu Usteckiego. Z kolejnym powrócimy do Państwa za tydzień. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.